Siemaczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. W dzisiejszym odcinku sobie robiłem bootowalny pendrive z najnowszym Linuxem Mate, ogólnie Linuxem Mate 21 edycji Mate 64. Zapisujemy. Zrobione. Dziękuję. Obraz zrobiony. W dzisiejszym dniu oddałem moją kartę graficzną Radeon RX 580 8 GB XFX do serwisu na wymianę pasty termoprzewodzącej i termopadów. Kartę graficzną na chwilę obecną zastąpiła wbudowana w procesor Intel Core i9-10900 10 rdzeni 20 wątków Intel Corporation Device 9BC5. No, więc naprawdę mówię, jeżeli ktoś twierdzi dalej, że Linux to jest gówno, jest to system dla ludzi żółtymi papierami, tak to powiem, bo tak to niektórzy u mnie w pracy mówią, że Linux to jest gówno dla ludzi z żółtymi papierami i tyle. No to ma coś ewidentnie z głową, albo jego poziom inteligencji jest dorównywalny, nie wiem. Żeby kogoś nie obrazić, to sobie sami zadajcie pytanie. A żeby było miło, to chcę jeszcze potwierdzić tutaj. Działamy oczywiście na płycie Z490 Gaming X od Gigabyte'a. No i mamy Intel i9-10920 wątków 10 rdzeni 5200 GHz i GPU Intel Device 9BC5, pamięć RAM 32 GB. Więc jest zajebiste. Cie. No. A żeby było jeszcze śmieszniej, to wam pokażę, że karty graficznej fizycznie nie mam w komputerze. Tu mamy chłodzenie w komputerze, wentylator, be quiet, Silent Wings 3. I widzicie, karty nie ma, bo karta jest w serwisie. Będzie zrobiona za jakieś 20 dni. Bo ja nie wymagam, żeby było na już. I oczywiście Linux Inside. No i tak to oczywiście wygląda. Komputer uruchamia się normalnie, nawet wam zademonstruję, żeby nie było, że ja coś oszukuję. Sobie wyłączymy go teraz. Wyłączył się nam, uruchamiamy. Mamy start. Grób się nam uaktywił. W grubie mamy trzy opcje. Rozruch Linux Mint, ustawienia zaawansowane i UEFI. Wciskamy Engage. Teraz się zrestartuje ponownie. I mamy start. Wiecie, musiałem sobie hasło wpisać. Witamy w systemie Linux Mint. Widzicie, wszystko działa dobrze. Nie mam z niczym problemu. Na forum komputerowym na Facebooku to opinie na temat Linuxa są w ogóle podzielone. Niektórzy twierdzą, że to jest system właśnie dla ludzi z żółtymi papierami i tak dalej, że ten system nie ma w ogóle, racji bytu i tak dalej, że w ogóle ten system jest dla ludzi właśnie upośledzonych i takie teksty ogólnie. U mnie w pracy jest jeden człowiek, który cały czas po prostu mi dogryza, gadając, że Linux to gówno i Linux to jest dla ludzi z żółtymi papierami.
dla pojebów, debili, ćwoków i tak dalej, gada. Ja mówię, nawet nie siedziałeś na tym Linuxie, nawet nic nie zrobiłeś na nim, ale gadasz, że jest taki, nie taki, człowieku, ty się ogarnij. A, kurwa, jak to Linux to gówno? Ja mówię, a Windows to co, święty, kurwa, Windows? Mi komputer mało nie rozpierdolił. U mnie to było tak, że wiecie, Windows się strasznie bił ze sterownikami od karty graficznej. I nawet wyłączenie sterownika karty zintegrowanej, znaczy sterownika karty, który był dostarczony przez Microsoft, ich sterownika wyłączenie nic nie dało, dalej się system gryzł, więc po prostu postanowiłem pierdolnąć Windowsa, dać mu kopa w dupę, wyjebać go i od 2 lat działam sobie na Linuxie i powiem szczerze, nie mam z niczym problemu, nic mi się nie dzieje. A powiem wam szczerze, mam wyjebaną w kosmos konstrukcję komputera, bo tu mamy, widzicie jaki procesor, widzicie ile pamięci RAM jest tu. Więc naprawdę. Mamy tutaj płytę Gigabyte Z490 GMX, mamy tutaj kurde kartę graficzną Radeon RX 580 8 GB. Mamy tutaj właśnie procesor Intela ze zintegrowaną grafiką i widzicie, wszystko gra ze sobą idealnie, działa, nic się nie dzieje, nie ma z niczym problemu. Więc naprawdę nie wiem, jeżeli ktoś twierdzi, że Linux to gówno, że Linux jest taki, nie taki, że użytkownicy Linuxa są walnięci, upośledzeni, mają żółte papiery, to powiem jedno. Idź człowieku do psychiatry i poddaj się leczeniu. Bo są ludzie, których po prostu nie stać na Windowsa. Nie stać ich na aktywację. Chcą nie być śledzeni przez Microsoft. A w Linuxie wolność to podstawa. Dziękuję i życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Piorun Burzy Elektryk zawsze na Linuxie do końca i jeszcze tydzień dłużej.